Kontynuujemy grę. Doom 3, etap 12, Monorail Skybridge, czyli recykling sektor pierwszy. To nam się załamie most, jak tylko przejdziemy do przodu. I będą kakodemony. Tylko możemy się tutaj szybko spieszyć, bo tlen nam ucieka. Dobra, pierwszy dead. I drugi dead. Tu powinna być jakaś butla chyba, nie? Nie. Szybciutko, bo tu nie ma co tam pieprzyć się tutaj. Od razu do środka. No, zdążyliśmy. Tu zaraz na końcu korytarza będzie Pinky Demon. Ściemni się i wyskoczy na nas Pinky Demon. Sukinsynu. Tu będzie zombie i magot. Wpytę. Tu będzie kolejny tłusty zombie i z tyłu się pojawi magot. Tak jak poprzednio, przed chwilą, co było. Z pistoletu. Ładnie upadają te zombiaki po śmierci. A tu będzie nowy przeciwnik, jakim jest Revenant. I w tym etapie zadziwiająco będzie ich dużo właśnie. Nowy przeciwnik w tym etapie ich będzie dużo. Dużo zombiaków, dużo magotów i dużo impów. Żadnych zetsek. Ani w tym etapie ich nie będzie, ani w następnym. Tego od razu sobie tu wezmę broń plazmową. Karabin plazmowy. Kościotrup. On strzela na prowadzającymi się na cel rakietami, czyli mnie. Tego najlepszą bronią przeciwko niemu jest karabin plazmowy. Zginąłeś. Ja sobie wybuchowe te beczki rozwalę, żeby mi nie przeszkadzały. W razie czego. I tu jest duża apteczka, bo miałem trochę nadwątlone zdrowie. Tam se wejdę na pewno na górę, bo jest imp i parę dóbr. Ale tutaj tego Revenanta załatwię jeszcze. Trzeba się kryć za winklem przeciwko tym rakietom. Dobra, nie macie. Śmieciu. A tu sobie wezmiemy shotgunika. Moja wierna broń. Tu sobie pozbieramy rzeczy. Please. Tu w razie czego jest ta apteczka, ale my się już nie wrócimy, jak tam się zamkną te drzwi, gdzie był ten drugi Revenant. Stracimy tą apteczkę. Dobra, musimy zejść na dół teraz. To będzie kolejny Pinky Demon. I z tłustym zombie. I te drzwi już się zablokują na amen. Giniesz. Ty też giniesz. A ty też zaraz giniesz. Zawsze się będę śmiał po... jak upadają zombie po śmierci. W
tym już tym etapie już nie będzie na razie kokocicia, bo nie ma ZSEC. No. Ani w tym, ani w następnym. Dopiero później przyjdą w monorail. Będzie ich naprawdę dużo. Oczywiście granaty też się dobrze sprawują przeciwko rewenantom. Pokażę wam później. Tu coś jest? Nie, nie ma nic. Tu będą zwidy kolejne naszego Marina. Z pojawieniem się Impa. Będą towarzyszyć mu tym wizjom pojawieniem się Impa. Tego od razu go zajebie. Nie udało się. Tego też. Magota. I jeszcze drugiego Impa. Co ty chciałeś mi zrobić? Ty sukinsynu. Jeszcze te beczki rozwalę. I jeszcze Imp. I nie Imp, tylko Magot. Który mnie zranił, ale zginął za to. Oj, tu są amunicje. Dobra, jedziemy teraz na dół. Będziemy walczyć z kolejnymi Magotami. Chodź tu. Tylko widzicie, dużo jest tych Impów i Magotów. O, tu sobie wykorzystam te granaciki właśnie. Na rewenanty, które tam będą zaraz. Słyszę gdzieś jeszcze Magota. Jego shotgunik. Jest. Aż ty kurde. Dobra, tam jest rewenant zaraz. Na końcu tego korytarza, tu po lewej. O, jest. I to dwóch. Kurwa. Ach, walnął mnie. Nie ma go. A ten jeszcze przeżył. Ale też już zginął. Wimpy. Zajebać ich od razu. Jeszcze jeden będzie. Do widzenia panu. A i te granaciki jeszcze zbiorę. Co zostawiłem je tutaj. Chciałem tak zrobić, żeby jednym granatem pokonać rewenanta i jeszcze doprawić beczkami. Nie udało się. Dodałoby to trochę pikanterii. Tu jeszcze zbroja jest. A, wezmę sobie. Cholera. Dobra, granatami ich wysadzimy. Kurde, źle. Źle zrobiłem. Jeden zginął, ale skrewili mnie trochę mocno. Nie tak chciałem to rozegrać. Ale jest apteczka na szczęście. Nie, dobra. Dobra, tą tutaj zebrałem. Dobra, to idziemy zapolować na Pinków Demonów.
Już ich słyszę. O kurwa. Mocno mi skrywili, skurczysyny. Ale ja sobie jakoś poradzę. Tu będzie tłusty zombie. Z przodu, a z tyłu zaskoczy mnie magot. Właśnie, od razu się obrócę. A zombie jeszcze nie wyszedł. Spryciarz. Jak się obrócił. Przynajmniej te płytki pancerza zbiorę. Tu kolejny będzie zombiaki i impy. Drugi grubas. Chodź tu. Tu ściochu. Paździochu. To cię dobije latarką. Rozchlastając cię. Tu będzie imp za tą półką. Wysadzę go tą beczką. Niech tylko podejdzie. O, jeszcze... Ten jeszcze mnie zaskoczył. Kurde, 35 życia tylko, niedobrze. Nie tak chciałem to nagrywać. Myślałem, że będzie lepiej. Gdzieś jeszcze rewenanta słyszę. Tu gdzieś będzie zombie. Chodź tutaj. Dobra, tu idę, gdzie jest Jasi. Żebym mógł ciebie w głowę strzelać. Trzy razy wystarczy. W chudego, a w grubego aż cztery. Ach, myślałem, że go pierwszy załatwię. Sukinsyn. A tu będzie Revenant, będzie ciężko. Ach, z shotguna go załatwiłem. Myślałem, że mi się nie uda. Jednak można. Dobra, zrobię sobie quick save'a, żebym nie sfailował. Tu będzie imp, zaraz za mną się pojawi, jak tylko tu skoczę i wrócę. Żeby wejść na ten chodnik z powrotem. Aaaa! Sukinsyn. 5 życia zostało, niech to szlak trafi. Ech.
Nie za ciekawie, nie za ciekawie. Ale mimo tego brnę dalej. Nie dość, że dałem sobie wysoki stopień trudności, to nie rezygnuję i nie quick loaduję. Nie chcę pokazać, że jestem jakimś głupim graczem. Głupim zagrajmerem. Który non stop loaduje, jak mu coś nie wyjdzie. Dobra, nie żyjesz. Tu będzie zaraz magot. Poszedł w kibiniumater. Tu musimy wyłączyć pompę, żeby ten śluz zniknął. Find the pump control panel. Shut down malfunctioning pump. Czyli źle działającą pompę, która wylewa właśnie ten śluz. A jak ją wyłączymy, to ten śluz zniknie. Tu będzie imp z przodu. Elegancko. O kurwa. Super. Tu jeszcze jeden będzie na górze. Nie. Często trzeba zapisywać. A tu będzie za półkami będzie, to se wysadzę go beczkami. A co? Nie udało się, kurwa. Chodź tu, magocie, pieprzony. To za mało ta apteczka. O, tu jest zbrojenka, super. Tu jeszcze jest ta mała apteczka, też dobrze. Ach, kurwa, tyle miałem życia i mi zjebał, no. Patrz, powinien zginąć od jednego strzału. Tu jest PDA. Nick Sadowaj. I wideodysk. Puścimy sobie drabinę na dół. Ah. Pięknie. Tu musimy tak zabić tego kakodemona tam, co się pojawi, jak wejdziemy po tej rurze, żebyśmy nie zginęli. Możemy dostać obrażenia, ale żeby nie zginąć. Lego se quick save'a tu zrobiłem. Aj! Jeszcze raz. Siódmy dead chyba jest w tej grze. Mój. W całej grze, nie w tym etapie. Ach, udało się tym razem. O, i tak miało być. Za pierwszym razem. O, i tu wciskamy tą pompę wyłączając. No, jest apteczka duża. Mam bardzo dużo pocisków do shotguna. No i wracamy się z powrotem do tej pompy. Ostrożnie schodzimy po tej drabinie, bo jak zeskoczymy, to dostaniemy obrażenia. Ach. Tam jeszcze im będzie w oddali.
No to teraz idziemy tutaj na dół. Tu gdzie był ten śluz. O, skrytka jest. Nawet nie wiedziałem, że tu zbroja jest. Wykorzystam to. O kurwa. To już musiałem cię plazmą załatwić, bo pistoletem bym nie zdążył. Tego zombiaka również plazmą. Tylko szkoda, że tu nic nie było, kurde. No dobra, idziemy dalej. Tu zdobędziemy nową broń niedługo, jakim jest Rocket Launcher, którą wykorzystam w następnym etapie, jak spotkam mankobusów. A następnych spotkam dopiero aż w piekle. Jedyni będą mankobusów, trzech będzie właśnie w następnym etapie. I to wszystko. Później będą tylko w piekle. A już pod koniec gry po piekle też już nie będzie żadnego. A, mogłem te beczki zachować, bo tu się im pojawi, a mogłem go beczkami załatwić. Ale załatwię go w ten sposób. Jeszcze wezmę sobie tutaj tą broń. Chaingun'a z amunicją i z apteczką. Na szczęście mocno mnie nie trafiłeś. Dobra. Pełną amunicję mam na maksa. Na jakieś cięższe starcia. A tak to mogę sobie tradycyjnie z shotguna korzystać. O, super. Tu będzie duża sala z kolumnami, widzicie? I pinki demony będą. Ze skrytki wyjdą. Tak jak to było pod koniec Alpha Labs sektor trzeci. Tylko trzeci tam się pojawił z piekła, a tu będzie normalnie dwóch ze skrytki się pojawi. No. Idą dziadowy. Skrytusy jedne. Za bardzo mnie skosił. Ale nie będę z tego powodu quick loadował. Niech chuja. No tu jest amunicja jeszcze. Teraz jeszcze ten. To jest lekki karabin maszynowy. To co trzymam w dłoni. To nie jest pistolet maszynowy, tylko lekki karabin maszynowy. A to jest ciężki karabin maszynowy. Chain gun. No. Za tymi drzwiami czeka nas tunel. Tak jakbyśmy byli w jakiejś jaskini i będą pajączki. Dlatego sobie wyciągam pistolet. I z tyłu się zaraz za mną pojawią, jak w głąb korytarza wejdę. Ach, kurwa mać. Prawie... no. W chwili, jak on znajdował się w powietrzu, zginął. Bo drugą kulkę dostał, a wcześniej dostał pierwszą. Aż myślałem, że nie zdążę go trafić. Nie trafię w niego. Sukinsyny. Jeszcze jeden. Jeszcze ktoś się prosi? Jeszcze. Muszę uważniej nasłuchiwać. Na razie nikogo nie ma. To jest to, jak są głośniki 5.1, to 5.1. I nikt mi nie powie, że to nie jest dobre. Do lokalizowania przeciwnika. Zwłaszcza w takich grach, jak Doom 3. Gdzie jest w pełni wykorzystywanie dźwięku 5.1.
Choć jest to gra stara i 2004 rok. Kawał dobrej roboty zrobili. To ja się cofnę jeszcze. Nie chcę zginąć tutaj. Jeszcze coś będzie pewnie. Tam będą na zakręcie pajączki. Tak, jeszcze z tyłu. Tak samo jak na początku tego korytarza było. Ach. Nie miałeś prawa tego zrobić. Zginąłeś za to. I tak byś zginął, nawet jakbyś tego nie zrobił. Bo jesteś moim przeciwnikiem. Nieźle, nieźle. Tu coś jest? Nie ma. Tu też coś powinno było być. A nie ma nic. Wstyd. I hańba. Tak, drzwi się zamknęły. A już myślałem, że ktoś idzie za mną. Co tylko stracę życia, to odzyskuję. Co odzyskuję, to znowu stracę. Taka trochę chujnia zmienią, ale tak jest w Doom 3. Tam Revenant będzie, znaczy najpierw na końcu tam w tym pomieszczeniu, ale najpierw będzie Maggot. Nie, jeszcze nie ma pajączków, później się pojawią. Teraz idą pająki. Wyjątkowo z plazmy zginą. A, rakiety, rakiety. Zginął. To będzie zaraz następny, tam Revenant za tych drzwi wyjdzie, gdzie miałem na celowniku. Ale najpierw będzie Imp, którego rozwalę za pomocą beczek. Co jest? No. No. Wystarczyło 18 pocisków. A tu będzie rakietnica, tak jak mówiłem wam wcześniej. I apteczka. Wziąłem jednocześnie apteczkę i w tym samym czasie zabiłem Maggota. Trafiłem go w niego najpierw. Tu kolejny PDA. Antony Garca. Garza, garża. Szarża. Matwiejko czy Matyjko, bo obraz był wyraźny. Jak zwał, tak zwał go. Co się kiwasz, kutasie? Oni specjalnie tak chodzą zygzakiem, żebym czasami ich nie trafił. No i tu mamy pierwszą amunicję do rakietnicy. Jak i samą rakietnicę. Także mówię, na mankobusów ją zostawię. Albo Chaingana, zobaczymy. No i tu już jest wyjście na powierzchnię. Dlatego plazma gun, bo tu będzie powierzchnia Marsa. To będzie szybko nam tlen uciekał. Tak jak na początku tego etapu. Jak i koniec etapu, taki sam jest. Ha. Dobra, wypad. Zginął? A, zleciał. Patrz, podskoczył.
Pierwszy raz takie coś widzę. Dobra. Bardzo szybko trzeba tu się spieszyć. I od razu shotguna sobie wyciągam, bo zaraz wyskoczy. Kurwa. Będzie ma ten. Kakodemon. I od razu otwieram drzwi. Cholera. I to się nam kończy etap 12.